ponieważ wydawało się na początku wiosny, że to będzie łatwo, szybko, przyjemnie, no a tak nie było, emocje były do samego końca. To znaczy łatwo, szybko i przyjemnie wydawało się po tym, jak zespół dobrze grał, jak zespół grał dobrze i skutecznie, natomiast piłka uczy pokory i piłka pokazuje, że nie zawsze jest tak, jakby się chciało, bo owszem, chcieliśmy wtedy wygrywać kolejne mecze w taki sposób, ale niestety no, tak się nie da. Natomiast były przyczyny takiego stanu rzeczy. Na pewno najważniejszą przyczyną, żeby utrzymać i rytm meczowy, i dyspozycję, to był atak zimy po 3-0, to był mecz chyba po 5-0 z Rakowem. Święta wielkanocne, spadło chyba z pół metra śniegu i musieliśmy przez 2 tygodnie trenować na sztucznej nawierzchni. I to ja wiem, co mówię, jeśli chodzi o możliwości motoryczne w tym momencie. Wiele rzeczy się gubi po drodze i nie ma szans, żeby w takich warunkach utrzymać przez całą rundę dyspozycję. Ale cieszymy się, że w pewnym momencie udało się to odbudować i zrobić to, co miało być zrobione. Czyli w założeniu zimowym był awans i jest awans. Co według Pana było największą siłą tej ekipy, którą Pan trenował? No, powiem tak, że znowu parę rzeczy, które muszą być spełnione. Ja powiem tak, że pierwsza sprawa to jest stworzenie kadry, a żeby stworzyć kadrę, czyli szatnię, to muszą być stworzone warunki finansowe, żeby była tak zwana płynność. I tu trzeba ukłon w kierunku pana prezydenta, który łoży spore środki, przynajmniej łożył w tym okresie, kiedy trzeba było pomóc zespołowi, żeby nie było żadnych poślizgów. Tak też było całą wiosnę. I to był punkt wyjścia. Latem udało się ściągnąć fajnych zawodników do zespołu. Do tego jeszcze zimą doszedł Błażej Radler. I myślę, że to szatnia wygrała tą ligę, bo było widać, że w tej szatni jest kolektyw, ale przede wszystkim jest jakość. I na poziom drugoligowy na pewno tej jakości było dostatecznie dużo, bo patrząc na zawodników, którzy grali w przekroju całej rundy, no to szczególnie jeśli chodzi o przód, o napastników, Roland Buchała grał Bałuszyński, grał Marek Gładkowski, czyli ta rotacja była na tyle potrzebna, żeby każdy mógł 100% dać z siebie na boisku i wtedy myślę ta jakość spowodowała, że nie było na boisku słabych ogniw. Wróćmy na chwilę do meczu z Srebrem Głogów, bo to w mojej opinii to była taka wisienka na torcie tego sezonu. Mecz niesamowity, mecz, który trzeba wygrać. Dobrze się zaczyna, potem przegrywają, no i chłopcy pokazali no niesamowity charakter. Bo to nawet nie chodzi o to, że wygrali, ale że przez te 15 minut, gdzie musieli strzelić bramki, no stworzyli sobie kilka super sytuacji, dwie wykończyli. No jak profesorowie, nie? No ja ten mecz zapamiętam na długo. No takie mecze się gra i takie mecze się pamięta, ale takie mecze wychodzą z prostej przyczyny. My od prawie 2 lat i ja narzucam jakiś tok myślenia na boisku i przede wszystkim sposób, pomysł na grę. I oni to realizują i oni są przyzwyczajeni do tego, żeby w trudnych warunkach grać, jak to się mówi, w tłoku, pod presją przeciwnika i do tego są przyzwyczajeni. Gdybyśmy nie byli przyzwyczajeni do takiego sposobu gry, myślę, że wiele meczów nie dałoby się odwrócić, bo trzeba umieć wtedy właśnie tworzyć, trzeba atakować, trzeba stwarzać pozycje właśnie wtedy, kiedy przeciwnik się broni i my, zespół do tego był i jest przygotowany. I właśnie to, myślę, zadecydowało przede wszystkim, że umieliśmy odwrócić losy meczu. No a nie ukrywam, że jak zawsze będę to podkreślał, że w zespole są potrzebni liderzy i w tym meczu akurat ci liderzy to załatwili, bo w końcówce sezonu jednym z liderów, którym jest Mariusz Muszalik, pokazał, bo sam sobie wyrobił 2 rzuty karne, strzelił parę tych karnych w takich trudnych momentach, a właśnie w meczu z Chrobrym kolejni liderzy, czyli Jarek i Kamil Kostecki, pokazali, że muszą wziąć ciężar gry na siebie i przechylić. Reszta się dostosowała i widzieliśmy kapitalną końcówkę z happy endem dla nas, oby takich było w lidze więcej. Zostanie pan w Rybniku?
Rozmawiamy. Byliśmy wczoraj, byłem na spotkaniu z zarządem, rozmawialiśmy dosyć długo, prawie półtorej godziny przed zajęciami. Oczywiście wiele tematów jeszcze nie dotknęliśmy, ale myślę, że ten najważniejszy, czyli czy będziemy dalej współpracować, został poruszony i jest wszystko na dobrej drodze, jest wszystko idzie w tym kierunku, że w pierwszej lidze będziemy dalej współpracować. Oczywiście kolejną sprawą, co za tym idzie, to jest stworzenie kadry odpowiedniej na warunki pierwszoligowe, ale to już jest termin późniejszy. Dzisiaj jesteśmy na tyle posłowie, jak to się mówi, że jest blisko do podpisania kontraktu i zrealizowania przynajmniej tego pierwszego kroku. Dużo potrzeba zmian w drużynie, żeby ona skutecznie walczyła w pierwszej lidze? No, czy dużo? No dzisiaj jeszcze trudno mówić. Mamy ostatnią kolejkę. Nie chciałbym, jak to się mówi, wychodzić przed szereg. Ja też jestem nauczony takiego porządku organizacyjnego i zawsze rozmawiam z zawodnikami, jeśli chodzi o tych, których chciałbym pożegnać, czy ewentualnie gdzieś wypożyczyć, żeby się ogrywali. No i jutro też taki dzień jest, że parę chyba przymiarek czy rozmów przeprowadzę. Jest ale grono ludzi, które spełnia moje oczekiwania i myślę, że będą w dalszym ciągu ciągnęli, jak to się mówi, ten wózek. Ale jest też taka potrzeba, żeby zrobić krok do przodu, to bez względu na to, czy ten zespół jest już na tyle mocny, a nigdy tak nie jest, żeby nie można było go wzmocnić, to potrzeba kogoś nowego, tak zwanej świeżej krwi i myślę, że jak między trzech a pięciu jakichś znaczących zawodników jesienią do nas dołączy, no to myślę, że to będzie ta jakość i ta większa rywalizacja na poszczególnych pozycjach. Na koniec piłkarze jakby zrealizowali swój cel, ale myślę, że też jakby w tym roku spisali się kibice, którzy jeździli za wami prawie na wszystkie wyjazdy, które były czasami odległe, no i zawsze byli przy drużynie. Tak, i to jest takie zjawisko, które obserwuję bardzo pozytywne, bo też wiele spotkań, czy to w Ekstraklasie obserwowałem z ławki trenera wcześniej i dzisiaj doświadczam tego w Rybniku. Kapitalna atmosfera, którą tworzą przede wszystkim tak zwani szalikowcy, ale to nie są szalikowcy, jak to się mówi, często w środowisku oszołomy czy coś w tym sensie. Nie, tu są ludzie, widać, poukładani. Miałem przyjemność parę razy się z nimi spotkać. Była merytoryczna i rzeczowa rozmowa, także jest to grono ludzi, które wie, co do nich należy. Bardzo fajne oprawy meczu, przyśpiewki. No, takim apogeum tego, że są zespołem i chcą dla Rybnika pierwszej ligi, to był mecz z Rozwojem, kiedy zespół potrzebował wsparcia. Oni dali to wsparcie nie tylko zespołowi, ale i trenerowi. Dziękuję, gratuluję jeszcze z awansu.